Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo, po powojennych dziesięcioleciach posuchy w budowaniu więzi społecznych w środowisku wiejskim, no pamiętamy, funkcjonowały koła gospodyń wiejskich, chwała Bogu, że one z powrotem jak gdyby nabrały rozmachu w swoim funkcjonowaniu, ale też wolimy nie pamiętać i dobrze zapomnieć o tym, że funkcjonowało ORMO, a tak naprawdę była posucha w tym środowisku wiejskim, w tej aktywności. Od 25 lat obserwujemy dość dużą aktywność społeczności ludności wiejskiej, która stara sobie różne cele i integrując się te cele realizuje. Pomaga jej w tym właśnie ta ustawa, to doskonały zamysł w 2009 roku wprowadzona, dzięki której powstał Fundusz Sołecki. Fundusz ten jest naprawdę nie do przecenienia. Raptem społeczność sołecka zdała sobie sprawę, że bardzo dużo od niej zależy. Jeśli tylko potrafi się zmobilizować i stworzy rozsądny projekt, to naprawdę może ten projekt zrealizować, bo ten projekt będzie służył, jeśli nie wszystkim, to większości społeczności wiejskiej. Ustawa, na którą debatujemy właśnie w tej chwili, idzie dalej, bo zamierza zwiększyć ilość gmin i ilość środków przeznaczonych na ten cel. Sołectwa z danej gminy będą mogły, danej gminie będą mogły wspólnie realizować jakieś projekty. Tylko temu wszystkiemu przyklasnąć. Natomiast chciałem jednak zapytać panią minister, że tu kolega już właściwie o to również pytał, że jeśli gminy zachęcone tym zwiększeniem w ogóle środków 10%, raptem wszystkie by powiedziały, że chcą z tego skorzystać, to czy mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa, może nawet jeszcze większym procencie niż te 10%. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.